Takie tam demówki. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Whisper Mountain Outbreak. W serii, która zwie się Takie tam demówki. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersje demo. Niektóre z nich już miały swoją premierę, a inne dopiero się zbliżają, tak jak właśnie Whisper Mountain Outbreak. Link powinniście mieć na dole w przypiętym komentarzu bezpośrednio do Steama, gdzie ten tytuł można zastać i przetestować. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, szczególnie jeżeli macie z kim pograć, ale tym zajmiemy się za moment. Z czym się je Whisper Mountain Outbreak? Nie ogłoszono jeszcze daty premiery, ale z tego co kojarzę, ma wyjść w przyszłym roku. Producentem jest Talk Productions i wydawcą również Talk Productions jest. Nie ma żadnych ocen ze względu na to, że jeszcze nie wyszła, więc na to będziemy musieli poczekać. Kto i co? Nie mamy edytora postaci, nie mamy tworzenia postaci, więc dostajemy ludka, którym będziemy biegali. Mam nadzieję, że w grze finalnie po premierze zostanie to rozbudowane, bo jest to gra mocno nastawiona na koopa, więc jakaś możliwość dostosowywania własnego bohatera i zmieniania go tak, żeby było widać kto, co, gdzie i jak, byłaby naprawdę super, ale to może moje odczucie, fajnie by było móc wizualnie dostosować postać do własnych potrzeb. Gameplayowo, no to się dzieje w trakcie rozgrywki. Jeżeli chodzi o fabułę, to bujamy się w okolicach operacji górniczej przy Mount Bisik, tak się to nazywa, jest rok 1998 i górnicy dokopali się do jakiegoś pradawnego zła, które się budzi i zaczyna powoli nocami nawiedzać miejscowych, robiąc z nich siekę. Totalnie siekę. Niektórzy opętani zaczynają lewitować. Bardzo Control stylówka, jak to zobaczyłem, to było takie, o, to też było w Controlu, to było genialne. Ogólnie patent jest całkiem spoko, fabuła jakaś tam istnieje, nie jest najgorzej. O, i teraz patrząc na informacje, tutaj jest dostosowywanie postaci, po prostu u mnie nie działa, więc powiemy zaraz o tym na bagach. Jeżeli chodzi o grywalność, to mamy ukośny widok z góry, gdzie sterujemy ludkiem, który próbuje się chronić przed falami wrogów, więc mamy kilka minut na przygotowanie. Na początku wybieramy broń, z którą lecimy. Mamy kij baseballowy, możemy zabrać pistolet, karabin, shotguna, do tego amunicję, jakieś tam roślinki, nieroślinki, no możemy nałapać parę rzeczy i ruszamy w bój, czyli jesteśmy na parkingu, gdzie okazuje się, że samochód jest zepsuty i nie mamy jak spierniczać, musimy go naprawić, więc mamy tam jakąś misję, mamy questa, jest mnóstwo rzeczy do rozwalenia naokoło, które mogą nam się przydać podczas rozgrywki, przebijamy się kilka pokoi dalej i nagle widzimy wielki pentagram na podłodze oraz całą masę nieżywych górników. Polecałbym wypróć się ze wszystkich rzeczy, które macie, zostawić je w tym miejscu, oprócz tego, co jest wam niezbędne do walki i kopnąć się naokoło i naznosić jak najwięcej rzeczy do tego huba, bo tam najłatwiej przetrwać i tam będziecie spędzali najwięcej czasu. Co do czasu, kiedy licznik dobije do odpowiedniej minuty, zaczynają w naszą stronę lecieć fale przeciwników. Na początku to są zombie, potem to są coraz bardziej rozkręcone potwory, które mają dość sensowną żywotność, czyli jeżeli zasadzicie im z shotguna, no to oczywiście poleci taki poturla się i nic z niego nie zostaje, ale jak przywalicie mu kijem baseballowym, to się nagle okazuje, że kilka tych łupnięć potrzebuje. Macie staminę, wasza postać się męczy, więc nie możecie cały czas napierniczać, cofać się i napierniczać, tylko musicie troszkę tym balansować, kajtować wrogów, podchodzić bliżej, żeby zasadzić z baseballa i jednocześnie nie dać się trafić siekierą, więc to nie jest prosta gra i to jest gra, która jest stworzona z myślą o tym, że będziecie grali w koopie. Jeżeli drwiecie demo, nie testowałem tego, ale polecałbym złapać też znajomego i spróbować razem wbić do rozgrywki i polecieć siekać wszystko naokoło. Jeżeli chodzi o sterowanie, grałem na klawiaturze i myszce. Da się grać tutaj na padzie, niektóre rzeczy na klawiaturze i myszce nie działają poprawnie, więc polecałbym teoretycznie grać na padzie, ale nie lubię twin-stick shooterów na padzie, więc dla mnie klawiatura i myszka jest mus. Tu jeszcze muszę dorzucić, że niektóre rzeczy ze sterowaniem nie działają jeszcze tak jak powinny. Wasza postać potrafi celować w inną stronę niż tak naprawdę wskazujecie myszką, czyli jest bohater, za którym biegnie zombiak, celujecie w tego zombiaka, a gra czytuje, że no celujecie co prawda w zombiaka, ale przed zombiakiem jest kawałek waszej postaci, właściwie hitbox od waszej postaci, których nie widzicie, więc teoretycznie celujecie w przeciwnym kierunku niż biegnie zombiak. I jeżeli ten zombiak jest blisko, to na tym będzie się marnowało mnóstwo amunicji i czasami ataki się zacinają. Ale do tego przejdziemy przy bugach. Jeżeli chodzi o strefę wideo, bardzo fajna, nie jest czysta i przejrzysta, ale to też jest jeden z elementów tej rozgrywki, że tutaj jest greedy, jest klimatycznie brudno i tak troszkę niepokojąco. Pikselarcik jest oczywiście niepełny i nieprawdziwy pikselarcik, bo poruszamy się w przestrzeni 3D i korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw dzisiejszej technologii, ale wygląda to fajnie. Jak lubicie pseudo pixelart i zabawę konwencją, to jest dobra gra. Jeżeli chodzi o strefę audio, bardzo udana, wszystko brzmi tak jak powinno, bronie mają charakterystyczne dźwięki podczas strzału, potwory wydają z siebie bardzo niepokojące odgłosy. Kiedy się przygotowujemy, za ścianami są różne drapania, skrzeki i jęki. Jest bardzo klimatycznie, jeżeli chodzi o strefę audio, powiedziałbym, że jest wręcz zachwycająca. Jeżeli chodzi o bugi, jest ich niestety cała masa. Niektóre rzeczy działają tylko na padzie, nie działają na klawiaturze i myszce, próbując się włamywać i bawiąc się z wytrychem. No, na padzie działało, na klawiaturze i myszce nie. Jest mnóstwo rzeczy ze sterowaniem, które nie działają,
poprawnie i można się zirytować, bo biegniecie, nagle postać wam się zacina o coś, co leży parę kroków dalej, więc teoretycznie sczytało hitboxy z innego miejsca. No i jest troszkę błędów. Wydaje mi się, że to może być związane z lagami i netcodem, który w tym momencie, kiedy ja grałem w single player, nie powinien mieć żadnego znaczenia, ale miał. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to zacząłbym od plusów. Ta gierka jest bardzo ciekawa gameplayowo. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł i do grania ze znajomymi albo na streamy z ludźmi innymi będzie awesome. Do grania z randomami totalnie nie i do grania solo też nie jest zbalansowana pod granie solo. To jest gra zrobiona pod koopa. Gameplay, sterowanie kiedy działa jest dobre, grafika bardzo udana, dźwięk, audio, strefa audio jest naprawdę super. Na minus bym powiedział, że jest jeszcze sporo błędów i dużo pracy przed twórcami, żeby to można było rzucić w publikę i cieszyć się z sukcesów. Mam nadzieję, że twórcy podołają, bo to wygląda na naprawdę fajną gierkę. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to jak możecie się domyślić, nie są jakieś makabrycznie wysokie. 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7 i procesor z taktowaniem 2,4 GHz na rdzeń. 1 GB RAM-u, karta graficzna, która ma co najmniej 512 MB VRAM-u i obsługę Pixel Shader 2.0, co oznacza tam jakiegoś starszego DirectX-a, ale nowszy DirectX musi być zainstalowany, minimalnie wersja 10. Połączenie z internetem jest wymagane i co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji jest niewiele więcej. Tutaj jak tak patrzę, to żądają 2 GB RAM-u i kartę graficzną, która ma co najmniej 1 GB VRAM-u. Cała reszta pozostaje bez zmian. Ta gra nie puchnie, przynajmniej demo nie puchnie jakoś wybitnie na dysku. Jeżeli chodzi o wersje językowe, to na chwilę obecną jest tylko język angielski. Może się to zmieni przy wydaniu pełnej gry, no ale w demie jest tylko język angielski. Macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, to jest bardzo ciekawa, bardzo nietypowa gierka. Grałem w coś takiego na pierwszym PlayStation ostatnim razem i nie pamiętam, jak tam ta gra się nazywała, ale schemat był podobny. Ta trójwymiarowa grafika z czasów pierwszego PlayStation bardzo mocno to odstaje od dzisiejszych czasów, ale takie jakieś mam mocne połączenie w głowie tego, co było w jednej grze, a w drugiej. Pamiętam, jak się jedna z postaci nazywała, Wanderoli. Więc link macie na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie gierce szansę, bo mnie zainteresowała nawet bardziej niż mniej, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych demówek do grania, do następnego i hej! Dziwny tytuł, bardzo klimatyczny, nawiązuje do kilku horror gierek, w które się ogrywało tam jakieś Silent Hill, nie Silent Hill, ale fajne patenty są w tym tytule. Czysto o gameplayu myśląc, fajne patenty tu są.